W programie Word 2010 mamy trzy sposoby na utworzenie nowego dokumentu. Możemy stworzyć nowy dokument czysty na podstawie czystego dokumentu. Można także otworzyć istniejący dokument, a można otworzyć dokument na podstawie istniejącego szablonu dokumentu, w oparciu o szablon dokumentu. Teraz pokażemy sobie właśnie, jak utworzyć dokument w oparciu o taki gotowy szablon dokumentu. Musimy wejść w zakładkę Plik po lewej stronie do widoku Backstage'a. I tutaj po lewej stronie mamy przycisk Nowe. Po kliknięciu w przycisk Nowe otwiera się właśnie okno z dostępnymi szablonami. Szablony są pobierane z witryny Office.com. Tak jak widać, te szablony są podzielone na kategorie typu etykiety, formularze, karty, talony, ulotki, kalendarze i tym podobne rzeczy. Na przykład spróbuję stworzyć dokument w oparciu o gotowy szablon kalendarza. Jest kategoria kalendarze. Mamy na przykład kalendarze na rok 2011. Tak jak widać, program odtwarza istniejące szablony kalendarzy pobierane z witryny Office.com. Na przykład mam zaznaczony kalendarz księżycowy na rok 2011, poniedziałek, niedziela. Po prawej stronie wyświetla się okno, przez kogo szablon został udostępniony, ponieważ szablony mogą być udostępnione bezpośrednio przez Microsoft, ale można też udostępniać własne szablony. To znaczy, możemy także spotkać szablony udostępnione przez innych użytkowników. Mamy rozmiar pobieranego pliku i mamy także ocenę. Ocenę innych użytkowników danego szablonu. Jeżeli chcemy pobrać ten szablon na swój komputer i w oparciu o niego stworzyć jakiś własny dokument, musimy kliknąć na pobierz. Wówczas pobiera się ze strony właśnie office.com wybrany szablon. Szablon się otwiera. Tak jak widać, jest to dokument w całości edytowalny. To znaczy, te wszystkie elementy, które są na tym kalendarzu, można edytować. Tak jak widać, większość tych szablonów jest oparta tak naprawdę o proste elementy, typu jakaś grafika, jakaś tabela, jakieś ustawienia kształtów, obramowania strony, tym podobne elementy. Mamy odtworzony szablon kalendarza. Spróbuję teraz odnaleźć szablon, który będzie stworzony przez innego użytkownika i udostępniony przez tego użytkownika w witrynie office.com, ponieważ z takimi szablonami również możemy się spotkać. Jeszcze raz po lewej stronie wchodzę w plik i nowe. Widać, że mamy szablony. Na przykład wejdę w plany. Szkoła, kategoria. Widać, że tutaj mamy trzy szablony. Dwa po lewej stronie to są szablony udostępnione przez Microsoft. Natomiast szablon ten trzeci jest udostępniony przez użytkownika. Widać, że po prawej stronie, w prawym dolnym rogu ikony odpowiadające ten szablon pojawia się właśnie ikonka osoby, sugerująca, że dany szablon jest udostępniony właśnie przez konkretnego użytkownika. Tak jak widać po prawej stronie, tu gdzie mamy informację o tym szablonie, również jest to napisane, że udostępniono przez i właśnie nazwa tego użytkownika. Takie szablony również można pobierać do naszego dokumentu. Jak kliknę na pobierz, widać, powstaje dokument. Korzystając z szablonów, tak jak widać, można w bardzo wygodny sposób zacząć pracę z tworzeniem dokumentu w programie Word 2010.